la 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 la. A dziś zrobię... Co tak głośno? Gofry! Zawsze ludzie mają w dziwnych, nieoczekiwanych miejscach różne rzeczy, ale najwięcej rzeczy kryje się zawsze na górze. Mojej matki są tam butelki sprzed 20 lat. Odcinek numer 2. Barista domowy. Oho, la la la. O, i rzęsy. Najpierw bierzemy masło, rozpuszczamy je w rondelku, czekamy, żeby wystygło. Gdzie mój rondel? Dobrze. 1/3 kostki masła. Niech się rozpuszcza. Do pojemnika wrzucamy około 0,5 szklanki mąki. Takie ciut więcej niż 0,5 szklanki mąki. No dobra, no 3/4 szklanki mąki. Wrzucamy 3/4 szklanki mąki. Do tego idzie 3/4 łyżeczki proszku do pieczenia. Uwaga, to jest ten moment. Sama zrobię slow motion. Jedną łyżeczkę cukru waniliowego. Odrobina soli. Półtora łyżeczki cukru zwykłego. I tu już mamy wszystkie suche. I do tego idzie jedno jajko, to rozpuszczone masło oraz mleko. A mleka ile? 3/4 szklanki. No 2/3 szklanki. Zależy, jaką kto ma szklankę, jaką kto ma 2/3, a jaką kto ma 3/4. To jest moja 2/3 szklanki. Mamy już ostudzone masełko, rozpuszczone. I teraz to wszystko będziemy miksować. Nie będę udawała, jest za rzadkie. Dosypię mąki. Musi mieć konsystencję takiego trochę budyniu. Taką o. Taką. Tylko, że się robią takie fale. Co to był za dźwięk? I teraz sprawa taka. Na rozgrzaną gofrownicę. Może być nawet taka tania jak nasza. Wylewamy gofry. Okej. Nic już nie natłuszczamy, ale też z drugiej strony na gofrownicy za bardzo nie myję, żeby ten tłuszcz na niej został. Ja wiem, że to niehigieniczne. O czym się? Exactly, this is it. This is cute, cute Instagram śliteczko. Bez niego nie da się obejść. Czy nie słodkim, słodkim, słodkim talerzykiem na słodkie, słodkie, słodkie gofry, na słodki, słodki, słodki poranek. Okej, okay. Teraz ważne jest, żeby gofrów nie kłaść, tylko żeby sobie stały, żeby się suszyły. Niektórzy mają nawet takie stojaki do gofrów, ja takich nie mam, bo jak je położycie, to one się zaparzają i się robią... Au! Jakie poświęcenie dla rodziny. Jakie śliczniusie? Dobra, dorobię jeszcze kilka, nie ma co. Okej, okay. A ja tymczasem borem lasem zdradzę wam pomysł na instagramową stylizację. Kiedy już macie cute, cute, cute instagramowy talerzyk, instagramową małą kawkę, która jest odśmiechnięta od samego rana i do tego macie jeszcze odrobinę przesłodkich, przesłodkich truskaweczek, to wtedy robicie tak. Dobra, tu mamy siteczko. Tu kładziemy sobie goferki. Ten się złamał, to damy go pod spód. Patrzcie, o. Teraz. Nie za dużo, nie za dużo. I teraz jest najważniejsza część. Zamrożone owoce poprzedniego dnia. Rozumiecie, co ja powiedziałam wam? Poprzedniego dnia zamrożone, świeże owoce. Chodź, 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 chodź. I teraz taki zamrożony owocek kładzie się tu. Teraz nic nie robimy. Czekamy, żeby się to zaszroniło. Już się nie dam drugi raz oparzyć. Szuję. No jeżeli nie chcecie przekarmić dzieci goframi rano, tylko ma to być taki... dodatek do soczku pomarańczowego i do różnych innych mądrych rzeczy, no to ta porcja jest ok. Ale w książce podałam dwukrotność. Bo po co to wyciągać? Kombajn dla kilku zibeł, ziebeł trawy.